Dzień dobry. Chciałem Państwa poinformować, że wczoraj dwóch mężczyzn podających się za pracowników Sky'a wtargnęło do tego budynku. Mianowicie chcieli założyć internet osobom starszym. Osoby starsze wpuściły te osoby, no bo wcześniej były umówione na daną wizytę. Jak się później okazało, zostały te osoby brutalnie pobite, okradzione, skneblowane. Znów doszło do takiego zdarzenia tutaj. Skradziono tym osobom 7000 funtów. Policja dzisiaj dalej bada te ślady, bo z pracy po prostu zbiegli. Osoby są w tym momencie w szpitalu w stanie ciężkim, poszkodowane. Nie wiemy jak to się dalej to wszystko potoczy. Na pewno potrzebują opieki psychologa, bo no w tego typu zdarzeniach to już jest gruba impreza, to starsze osoby inaczej to odbierają, zarówno młodzi ludzie, a osoby te, które napadły, byli wyznania muzułmańskiego, Syryjczycy, jak policja ustaliła, ci mężczyźni skradli identyfikatory pracownikom Sky'a w perfidny sposób. Okradli i wykorzystali te osoby. No niestety, zdarzyło się wczoraj tutaj w tej północnej części Anglii. Jak widzimy, pogoda jest dosyć ładna, no ale nie o pogodę nam chodzi. Dlaczego do takiego zdarzenia dochodzi, zadajemy sobie to pytanie. No, wiemy po prostu, no dochodzi dlatego, że tych ludzi z tych krajów arabskich jest coraz więcej. Oni tylko gwałcą, napadają, rabują. No, ich cel jest jeden. Zniszczyć chrześcijan. Chcą, żeby muzułmanie przejęli kontrolę nad światem. Kradną, rabują. To jest smutne. To do tego tutaj doszło, do tej sytuacji. Tutaj policja właśnie bada jeszcze ślady, dowody. Podejrzewam, że niedługo złapią tych sprawców, ale no, na chwilę obecną no, zbiegli, no bo starsze osoby były zneblowane, dopiero sąsiadka tam przyszła, zadzwoniła na policję, osoby te były poranione, wylądowały w szpitalu, no stało się, to jest smutne, co tu się dzieje, tu właśnie stoi ten właśnie radiowóz w mieszkaniu, badają te ślady, no. Jeżeli coś się dowiem więcej, to dam Państwu znać. Tymczasem dziękuję za uwagę, miłego dnia życzę, do widzenia.